Cześć, siemanko, z tej strony Falcer, witam was w kolejnym odcinku. I tak, już od prawie 2 tygodni gram w Pokémon Unit i sobie myślałem sobie ostatnio, kurde, zagrałbym w Pokémon Go. Miałem nie grać w to, miałem tego nie nagrywać, ale zacząłem ostatnio ostro biegać i jeździć na rowerze i myślę, dobra, mam gocze, dobra, muszę, kurde, chyba wrócić do poksów i żeby sobie troszkę pograć. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żeby VC wrócił do Pokémon GO. Ja już to tak, kurde, mam, powiem wam, że ja to taką strasznie zmienną osobą jestem, że raz gram na przykład, nie wiem, w Clash Royale, a po miesiącu już to nie gram i gram całkowicie w coś innego, albo po prostu szukam miejsca dla siebie w tych wszystkich grach, ale znowu jakoś pociągnęło mnie do tego Pokémon GO, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, może to po prostu sentyment poksów i tyle. No dobra, jak tu będzie dużo lajków, no to nagram dla was jeszcze jeden odcinek, ale teraz także chciałbym się właśnie skupić na Pokémon Unit. A w tym momencie witam was w gierce i zobaczcie, co ja tutaj mam. Co ja tutaj mam dla was. Jest to Shiny Aerodactyl, piękna sprawa, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie wiem dokładnie, jakie jest IV, ponieważ nie mam pojęcia, ile potrzebuje CP, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra, a więc pora złapać to i później w sumie pokażę wam moje Pokémony. Dobra, już ja już z tego wszystkiego zapomniałem, co robią konkretne malinki, ale tak, ta złota chyba dodaje cukierków, także próbujemy złapać Aerodactyla Shiny i to chyba nie ma szans, żeby uciekło. Nie no, ja jeszcze potrafię rzucać. Sprawdźmy jego IV, jakie ma IV. No, powiem wam, że takie średnie. Dobra, czy moja kolekcja Shiny się zmieniła? No, aktualnie 93 sztuki, ale wpadła mi bardzo dawno temu bardzo fajna sztuka Setuni i to mojego ulubionego Pokemona, a jest nim Gengar. Aktualnie mam 900, tak to wygląda i tutaj mam bardzo pięknego Gengara, jeśli chodzi o Mega Energię. To mam 1030 cuksów, ponieważ jak włożyłem go jako buddy ponad 2 czy 3 miesiące temu, tak mam go do dzisiaj. Jeśli chodzi o moje statystyki, to 38 level, złapanych Pokémonów 13,5 tysiąca, wizyt w Pokestopach 6,5 tysiąca, a expa łącznie mam 12 milionów, a jeśli chodzi o moje medale, to one właśnie wyglądają tak, no i ponad 1000 km, to jest oczywiście wszystko na nogach. Wszystko na nogach, właśnie nie wiem, czy rower nabija te kilometry, chyba nie. Jak coś, to mam 4 wolne miejsca na liście znajomych, więc napiszcie swoje kody do znajomych i może dodam, a może jeszcze wyczyszczę listę, więc dodam więcej, potrzebuję więcej aktywnych ludzi. Pamiętajcie o tym, że ja wysyłam i przyjmuję gifty, także piszcie na dole swoje kody do znajomych. Także taki krótki odcinek z Pokémon GO. Jestem ciekawy, jak się to przyjmie, czy ludzie tęsknili za Pokémon GO VCR-a. No powiem wam tak, szczerze, miałem nie grać, ale że kurde, ostatnio bardzo dużo biegam, bardzo dużo jeżdżę na rowerze, to jednak zabieram tą gocze i sobie gdzieś gram w międzyczasie, łapię mi te Pokémony, kręci mi tymi Pokestopami. Także powiem wam, że no naprawdę jakoś tak znowu wróciłem do tej gry. A na ile? Tego jeszcze nikt nie wie. Mam nadzieję, że na bardzo, bardzo długo. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy krótki odcinek z Pokémon GO. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. No i widzimy się za niedługo już w kolejnych odcinkach z Pokémon Unit. Yo!